Dzień dobry! Słuchacie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarna Wdowa, a to jest historia Gabi Petito. Historia Gabi jest niezwykła i intrygująca z dwóch powodów. Po pierwsze, udowadnia, że idealny obraz wykreowany w mediach społecznościowych nie jest prawdziwy, a po drugie, a po drugie, pokazuje gorzką prawdę, bo przed podróżą Gabi mogła nauczyć się wielu rzeczy: jak postępować w sytuacji z niebezpiecznym nieznajomym. A w jej przypadku okazało się, że najbardziej niebezpieczną osobą jest ta, która była najbliżej niej. Zapraszam do słuchania. Gabi, a właściwie Gabrielle Venora Petito, urodziła się w marcu 1999 roku w mieście Blue Point w Nowym Jorku w USA. Jej biologicznym ojcem był Joseph nazywany przez wszystkich Joe Petito. Joe urodził się i dorastał w Nowym Jorku. To tam pracował jako kierownik sprzedaży. Pod koniec lat 90. poznał kobietę o imieniu i nazwisku Nicole Durivu. W 1999 roku na świat przyszła córka pary, Gabriel. Niedługo później ich związek się rozpadł. Joe przeprowadził się do innego miasta, ale nadal był blisko swojej córki. W 2005 roku wziął ślub z kobietą o imieniu Tara, z którą miał dwójkę, trójkę lub czwórkę dzieci. Tutaj w źródłach podawane są inne informacje. Nicole również ułożyła sobie życie po rozstaniu, wzięła ślub z mężczyzną o imieniu Jim Schmidt, para miała razem jedno dziecko, syna o imieniu TJ urodzonego na początku lat dwutysięcznych. Gabi od urodzenia mieszkała z matką w mieście Blue Point, które jest położone w południowej części Long Island i dorastała w tym mieście, ukończyła tam szkołę podstawową, później szkołę średnią. Była blisko z rodzicami i miała dobry kontakt zarówno z ojczymem, jak i matką. Matkę uważała za swoją najlepszą przyjaciółkę, ale najsilniejszą więź udało jej się nawiązać z bratem TJem. Ze względu na to, że to z nim się wychowywała i dzieliła ich niewielka różnica wieku. W jednym z wywiadów matka opisywała Gabi tak. Była bardzo artystyczną, kreatywną, wolną duszą. Lubiła po prostu ruszyć w drogę i jechać, chciała wszystko zobaczyć i wszystko zrobić. Zdaje się, że te dwa zdania bardzo celnie opisywały Gabi. Jak zauważyło wiele osób z jej otoczenia, była bardzo ciekawą świata osobą. Była kreatywna i chciała poznawać świat. Jej wygląd odzwierciedlał jej osobowość i był sposobem na wyrażenie siebie. A państwo Schmidt, czyli ojczym i matka Gabi, nie mieli nic przeciwko. Sytuacja finansowa rodziny pozwoliła Gabi robić to, co kochała najbardziej: podróżować, poznawać świat, zwiedzać nowe miejsca chłonąć kulturę. W 2012 roku w wieku 13 lat poleciała z rodziną na Kostarykę, a parę lat później znalazła się na Bahamach. Jej największym marzeniem było zwiedzić całe Stany Zjednoczone. Przy czym miała nadzieję, że znajdzie kogoś, kto będzie podzielał jej pasję i pojedzie razem z nią, bo nie lubiła, czy też bała się podróżować sama. W 2013 roku Gabi i jej przyrodni bracia pojawili się w teledysku, który został opublikowany po strzelaninie w szkole. Chodziło o strzelaninę w szkole podstawowej Sandy Hook, która miała miejsce pod koniec 2012 roku. Zginęło wtedy 26 osób, a sprawca odebrał sobie życie. O tej sprawie było głośno na całym świecie, i był to, a właściwie nadal jest, bo ten temat wraca jak bumerang, ogromny problem w Ameryce. Teledysk miał podnieść świadomość na temat przemocy z użyciem broni i być takim zapalnikiem do dyskusji. Teledysk został nakręcony w sąsiedztwie i Gabi wystąpiła tam z kilkoma innymi sąsiadami. Na jednym ujęciu widać, jak trzyma tabliczkę z napisem: Jestem niezastąpiona. I biorąc pod uwagę wydarzenia, które będą miały miejsce później, jest to słodko-gorzkie wspomnienia. W 2016 roku, w wieku 17 lat, Gabi poznała w liceum chłopaka. Nazywał się Brian Christopher Landry. Brian, tak jak Gabi, urodził się w 1999 roku, ale był w trzeciej klasie, a Gabi była wtedy w drugiej. Dorastał na Long Island i wychowywał się w domu, który znajdował się parę kilometrów od domu Gabi. Domy znajdowały się na zupełnie innych dzielnicach. Rozdzielały je tory. Po jednej stronie mieszkała Gabi, wraz ze swoim ojczymem, matką i bratem. Cała czwórka mieszkała w dużym domu w luksusowej okolicy. Brian mieszkał po drugiej stronie, w skromnym, małym domu. Jego rodzicami byli Roberta i Christopher. Brian miał też siostrę, Cassie. Roberta i Christopher mieli jeszcze jedno dziecko najstarszego syna o imieniu Joseph, który w tamtych latach mieszkał już sam. Pracował w rodzinnej firmie zajmującej się sprzedażą wyciskarek do soków. Kiedy doszło do pierwszego spotkania Gabi i Briana w 2016 roku, coś między nimi zaiskrzyło od samego początku ponieważ, jak wspominali przyjaciele, obydwoje wyróżniali się wśród tłumu. Czuli, że nie pasują, chodzili własnymi drogami i obydwoje kochali podróżować. Brian również był ciekawy świata. Z tą różnicą, że najczęściej wybierał Parki Narodowe. Nauczył się biwakować i często już w szkole średniej wyjeżdżał na weekendy, spędzał samotnie noce w Parkach Narodowych i w ogóle mu to nie przeszkadzało, bo w swoim towarzystwie czuł się najlepiej. Był opisywany przez innych uczniów jako samotnik. I przyjaciółka Gabi będzie po latach wspominać, że Brian w ogóle nie miał przyjaciół i na przerwach czy w wolnym czasie najczęściej czytał książki. W wakacje, kiedy jego rówieśnicy spotykali się na imprezach czy chodzili razem do pracy, on wyjeżdżał w góry. Sąsiad Briana wspominał, że któregoś lata mężczyzna spędził tam kilka miesięcy. Ale wracając do właściwej historii, w 2016 roku Gabi i Brian zaczęli się umawiać. Już na samym początku przyjaciele Gabi zauważyli, że ten związek jest bardzo niestabilny. Jednego dnia Gabi i Brian wyglądali, jakby byli w sobie całkowicie do szaleństwa zakochani, a drugiego kłócili się i zrywali ze sobą. Wtedy przyjaciele pomyśleli, że to jest jedna z tych licealnych miłości, że to tylko okres przejściowy, taka faza. I że te różnice między nimi są tak duże, że nie da się tego pogodzić. Przyjaciele z liceum Gabi nie lubili jej chłopaka. Uważali, że jest kontrolujący i podejrzliwy. Podczas spotkań ze znajomymi często pojawiały się jakieś spięcia, i Gabi wtedy zawsze pełniła rolę mediatora. To jest ten motyw, który przewijał się w wielu wywiadach, zarówno podczas rozmów ze znajomymi, jak i z rodziną. Bo kiedy dochodziło do kłótni, pojawiały się jakieś problemy to Gabi zawsze brała winę na siebie. Nawet jeśli dla osób zaangażowanych w te kłótnie było jasne, że wina leży po stronie Briana, to Gabi zawsze kierowała rozmowę tak, aby go wybielić. Zawsze starała się znaleźć jakieś wytłumaczenia. Jedna z koleżanek podsumowała ten związek słowami mieli bardzo wysokie wzloty i bardzo niskie upadki. Ale, co by się nie działo, ona zawsze mówiła, że był dobrym chłopakiem. Były czasy, kiedy ich związek był bardzo toksyczny. I takie, kiedy był zdrowszy. Wydawali się naprawdę zakochani. Kiedy wszystko było dobrze, można było zadać sobie pytanie, dlaczego ja nie mogę być w takim związku. A kiedy było źle, mówiliśmy, o mój Boże, po prostu zerwijcie ze sobą i oszczędźcie wszystkim i sobie dramatu. Nie chcemy o tym słuchać. Brian ukończył szkołę średnią w wieku 17 lat w 2016 roku. Wtedy on i Gabi na parę miesięcy zerwali. Mniej więcej rok później, kiedy Gabi kończyła szkołę średnią w 2017, ona i Brian znów zaczęli się spotykać. Mieli plany dotyczące wspólnej przyszłości, rodziny, chcieli wspólnie podróżować i ze względu na te marzenia wspólnie podjęli decyzję, że nie będą w najbliższym czasie iść na studia. Chcieli najpierw zwiedzić Stany Zjednoczone, wykorzystać rok lub dwa i wtedy pójść na studia. Jeszcze przez jakiś czas Gabi mieszkała ze swoimi rodzicami. Pracowała na pełen etat i zbierała pieniądze na podróże. Utrzymywała kontakt z przyjaciółmi z liceum i zdarzały się takie chwile, że przyjeżdżała w środku nocy do przyjaciółki i cała we łzach mówiła, że znów zerwała z Brianem. Zdarzały się takie momenty, że na parę tygodni urywała kontakt. Czuła się coraz bardziej komfortowo we własnej skórze, przynajmniej tak wspominała jej przyjaciółka, ale było coś, co nie pozwalało jej trzymać się od Briana z daleka. Za każdym razem do niego wracała, pomimo tego, że ludzie z jej otoczenia powtarzali jej, że nie jest dla niej odpowiedni, że jest kontrolujący, że odbiera jej energię. Dla niej był tym jedynym i tylko to się wtedy liczyło. W 2019 roku rodzice Briana przenieśli się na Florydę. Wcześniej prowadzili małą firmę zajmującą się sprzedażą wyciskarek do soków, i siedziba tej firmy znajdowała się na Long Island. Z czasem ich firma zaczęła się rozwijać, więc podjęli decyzję o otworzeniu kolejnej filii właśnie na Florydzie. Brian postanowił skorzystać z okazji i przeprowadził się z rodzicami. Gabi dołączyła do niego jeszcze w 2019 roku, i cała czwórka zamieszkała w dużym domu, w którym jednocześnie znajdowała się siedziba firmy. Gabi zaczęła pracować na Florydzie jako technik farmacji, podczas gdy Brian sprzedawał swoje akwarele i cyfrowe dzieła. Nie było to tak dochodowe źródło zarobku, jak szacował, więc zaczął pracować w tej samej firmie co Gabi, z tym, że na dziale spożywczym. Na przełomie 2019 i 2020 roku Gabi i Brian zdecydowali się wydać wszystkie swoje oszczędności i wyruszyli w podróż. Mieli wtedy okazję jechać z Nowego Jorku do Kalifornii. Po drodze zwiedzili Las Vegas, Pismo Beach i parę parków narodowych. A tutaj bardzo trafne słowa jednej z koleżanek Gabi na temat tych podróży. Cytat. Wydawało się, że zwiedzają świat z osobą, którą kochają. Żyli marzeniem, które wszyscy chcielibyśmy spełnić. Wszyscy ich przyjaciele byli jeszcze na studiach lub szukali pracy. A oni żyli swoim własnym życiem. Byłam zazdrosna i wiem, że nie jestem jedyna. A jednocześnie cieszyłam się, że życie im się układa. Na początku 2020 roku Gabi i Brian wrócili na Florydę. Do rodziców mężczyzny. Było to związane z wybuchem pandemii, lockdownem, utratą pracy i wieloma innymi czynnikami. W maju 2020 roku, podczas lockdownu, Gabi zamieściła na Instagramie zdjęcie z Brianem z podpisem. Nie mogę się doczekać, aż wrócimy do dni takich jak ten. Aż wrócę do podróżowania z tobą i będę prosić obcych ludzi, aby zrobili nam zdjęcie. Nigdy więcej nie będę brała takich chwil zapewnik. Kocham cię. Latem 2020 roku znów zaczęli podróżować. Brian oświadczył się Gabi w lipcu 2020 roku na plaży, a ona powiedziała tak. Tego samego dnia wstawiła na swoje media społecznościowe zdjęcie z podpisem: Oto zdjęcie z naszej pierwszej randki, ponieważ tak bardzo cię kocham. Brian poprosił mnie o rękę, a ja się zgodziłam. Brian, sprawiasz, że życie staje się nierealne, a z tobą każdy dniem jest marzeniem. Latem 2020 roku, krótko po oświadczynach, pieniądze, które wcześniej zgromadzili, zaczęły się kończyć. Stopniowo zaczęło im brakować pieniędzy na paliwo, później na hotele i to rodzice Gabi, Joe i Nicole, przesyłali pieniądze. Po paru tygodniach podróżowania znów wrócili na Florydę i zaczęła się burza mózgów. Gabi była osobą bardzo kreatywną i jej zdaniem istniał sposób, aby zaoszczędzić pieniądze i jednocześnie zwiedzić Stany. Padła na pewien pomysł i postanowiła go zrealizować pod koniec 2020 roku. Na jakiś czas wróciła do pracy i wszystkie zarobione pieniądze odłożyła i kupiła za nie furgonetkę Ford Transit z 2012 roku. W tamtym czasie, po tym pierwszym lockdownie, zaczęło być bardzo popularne przerabianie vanów na miejsca do spania. Coraz więcej osób chciało podróżować jak najniższym kosztem. Po tak długim czasie spędzonym w domu, ludzie znów chcieli wyjść do świata go. Za parę tysięcy Gabi mogła kupić furgonetkę i przerobić ją na miejsce do spania. Dzięki temu podczas podróży ona i Brian płaciliby tylko za paliwo i żywność. Oszczędzaliby setki, a nawet tysiące dolarów na hotelach. Obejrzała kilka filmów na YouTubie, usunęła tylne siedzenia, wstawiła tam materac, wstawiła szafki, zamontowała półki na drzwiach i wprowadziła jeszcze parę innych ulepszeń. Wszystko co robiła publikowała w internecie. Jej znajomi i obserwatorzy mogli krok po kroku patrzeć, jak Gabi przerabia furgonetkę. I wielu osobom spodobał się ten pomysł. Konto Gabi zaczęło rosnąć i wiele osób było zaciekawionych jej podróżami, jej stylem życia i tym, co miała do przekazania światu. Pod koniec 2020 roku Gabi podjęła dodatkową pracę, aby zebrać pieniądze przed planowaną podróżą. Podjęła dorywczą pracę jako dietetyk i oprócz tego pracowała około 50 godzin tygodniowo w Taco Bell. W tym samym czasie Brian pracował w firmie rodziców i oprócz tego pracował w barze, więc obydwoje odkładali wszystko, co zarobili, na wymarzoną podróż. Gabi coraz więcej zdjęć wstawiała do internetu i wyglądało to tak, jakby żyła swoim wymarzonym życiem. Wiele osób jej zazdrościło, w tym wielu jej znajomych, ale ci, którzy znali ją osobiście, wiedzieli, że za tą maską perfekcji kryją się problemy, bo coraz częściej Gabi czuła się nieszczęśliwa. Brian był kontrolujący. Miał pretensje, że pracuje w innej firmie, chciał mieć na nią oko, jak wspominała znajoma parę. Obawiał się, że coś przed nim ukrywa, że go zdradza i jego podejrzenia przekładały się na coraz częstsze spięcia w tym związku. Brian nie chciał, aby jego dziewczyna pracowała, wolał, aby została w domu, ale gdyby tak było, musiałby pracować przez wiele miesięcy, aby zebrać pieniądze na wyjazd także wiedział, że musi się wycofać, aby spełnić swoje marzenia. Miał pretensje o jeszcze jedną rzecz. Chodziło o media społecznościowe. Nie podobało mu się to, jak wiele zdjęć Gabi wstawia na Instagramie, na innych mediach społecznościowych i kiedy powiedziała mu o tym, że chciałaby założyć kanał, może pisać bloga, robić coś, dzięki czemu będzie mogła na tym zarabiać, wyśmiał ją. Jego zdaniem był to bardzo głupi pomysł i Gabi ośmieszała się. I chociaż w swoich mediach społecznościowych zarówno Gabi, jak i Brian przedstawiali sytuację tak, jakby Brian był wspierającym chłopakiem i jakby Gabi miała jego wsparcie w tym co robiła, prawda wyglądała inaczej, ale o tym dowiedzieli się wszyscy dopiero po tych wydarzeniach, o których będę opowiadać w późniejszej części podcastu. Przez parę miesięcy Gabi i Brian pracowali bardzo ciężko, aby zebrać jak największą sumę. Od zakupu Forda, czyli od końca 2020 roku, do połowy 2021 roku odłożyli kilkanaście tysięcy. I w połowie 2021, jeszcze w czerwcu, wyruszyli w trasę. Opuścili Florydę i skierowali się w stronę rodzinnego miasta. Ich pierwszy przystanek znajdował się w Nowym Jorku. Było to związane z uroczystością ukończenia szkoły przez brata Gabi, TJ'a. Para spędziła w Nowym Jorku niecałe dwa tygodnie. Gabi i Brian spotkali się z dawnymi znajomymi i 2 lipca wyjechali. Chcieli zwiedzić kilka parków narodowych i stanowych, głównie w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Ich podróż miała trwać cztery miesiące. Gabi obiecywała rodzinie, że wróci na Halloween i spędzi z całą rodziną święto dziękczynienia. W lipcu Gabi i Brian zwiedzili kilka rezerwatów, kierując się na zachód. W mediach społecznościowych regularnie pojawiały się posty, zdjęcia dokumentujące podróż pary. Rodzina dziewczyny była bardzo zmartwiona, matka i ojciec naciskali na to, aby Gabi utrzymywała z nimi stały kontakt. Chcieli pomóc w razie gdyby coś się stało, gdyby ich córka potrzebowała pomocy, niezależnie od tego czy chodziło o pieniądze czy o coś innego. Bohaterka tego podcastu rozmawiała z matką, Nicole, niemal codziennie. Jeśli wiedziała wcześniej, że nie będzie zasięgu, bo ona i Brian na przykład planowali spać na terenie Parku Narodowego, to zawsze wysyłała mamie wcześniej wiadomość, żeby się nie martwiła. Gabi i Brian najczęściej zatrzymywali się na noc w parkach narodowych. W zimniejsze noce spali w samochodzie. Zamykali drzwi i mieli pod ręką wszystko, czego potrzebowali. Jeśli noce były cieplejsze, rozkładali namiot lub spali w śpiworze. Ich mapa wyglądała tak. 4 lipca dotarli do Kansas, 8 lipca byli już w Colorado i spędzili tam nieco ponad tydzień, a już 16 lipca byli w Parku Narodowym w Utah. Tam spędzili najwięcej czasu, co było częścią planu. Zarówno Gabi, jak i jej partner byli pod wrażeniem natury i krajobrazów w Utah. Na zdjęciach wydawali się szczęśliwi, ale 12 sierpnia została wezwana policja. Tamtego dnia po południu świadek wybrał numer 911. I wezwał policję. Twierdził, że był świadkiem jakiejś kłótni. Kobieta i mężczyzna kłócili się pod sklepem Wiuta i doszło do szarpaniny. Incydent miał miejsce w mieście Moab, Buta. Moab znajduje się we wschodniej części stanu i chociaż mieszka tam niewiele osób, bo tylko 5 tysięcy, co roku przyjeżdża tam wielu turystów. W pobliżu znajdują się dwa parki narodowe, Arches i Canyonlands. Oprócz tego w Moab jest wiele szlaków górskich, które prowadzą do punktów widokowych. Krajobrazy robią wrażenie. I z tego powodu Gabi i Brian zdecydowali się pojechać tam. Incydent miał miejsce pod Moonflower Community, czyli sklepem spożywczym, w którym można kupić różne naturalne i ekologiczne produkty. Kiedy mężczyzna, który widział ten incydent, został poproszony, aby opisać dokładnie, co się stało, powiedział, że widział, jak młody mężczyzna uderza kobietę. Świadek jechał wtedy samochodem. Widząc tę sytuację, zatrzymał się. Kobieta i mężczyzna byli bardzo wzburzeni, kłócili się i szarpali. Po paru minutach mężczyzna miał uderzyć kobietę, wskoczyć do samochodu, poczekać na swoją partnerkę i następnie odjechać. Według innego świadka wyglądało to tak, że kobieta i mężczyzna kłócili się ze sobą. Mężczyzna groził partnerce, że ją zostawi i w wyniku szarpaniny udało mu się jej zabrać telefon. Wtedy kobieta się zdenerwowała i zaczęła uderzać swojego partnera. Po tym jak mężczyzna wsiadł do samochodu, miała wsiąść obok niego i zapytać głośno, dlaczego musisz być taki złośliwy. Widząc zainteresowanie i zaniepokojenie ze strony przechodniów, mężczyzna nieco uspokoił się i odjechał. Funkcjonariuszom udało się namierzyć wana, o którym mówił świadek, i po kilkunastu minutach zatrzymali go przy wjeździe do pobliskiego parku Narodowego. Spotkanie Briana Londry oraz Gabi to zostało nagrane przez policyjną kamerę. Na samym początku widać, jak drzwi zostają otwarte i na nagraniu pojawia się Gabi. Gabi, która płacze. Brian znajduje się na fotelu kierowcy i to jemu policjant każe wyjąć kluczyki i położyć je na desce rozdzielczej, tak aby mieć pewność, że nie odjedzie. Kiedy padają w stronę Gabi pytania pod tytułem, dlaczego płaczesz, co się stało, ona odpowiada: To nic takiego. Pokłóciliśmy się rano i dotyczyło to naszych spraw osobistych. Gabi wyraźnie nie chce rozmawiać z policjantem, kiedy jej chłopak jest w pobliżu, więc policjant postanawia ich rozdzielić. Dziewczyna wysiada z samochodu, a Brian zostaje na miejscu kierowcy i czeka na dalsze instrukcje. Zapytana po raz kolejny o to, co się stało, odpowiada: Nie wiem, w niektóre dni moje zaburzenia obsesyjno-kompulsywne są nie do zniesienia. Dzisiaj sprzątałam, musiałam poukładać wszystkie nasze rzeczy. Później przepraszałam za to Briana i mówiłam, przepraszam, że jestem taka wredna. Czasami mogę być naprawdę sfrustrowana. Nie chodzi o to, że jestem dla niego złośliwa. Po prostu, po prostu jestem w złym humorze. I właśnie mówiłam, przepraszam, jestem w złym humorze. Po prostu miałam tyle pracy, którą wykonywałam dzisiaj rano, że wybuchłam. Kiedy policjant pyta Gabi, gdzie pracuje, ona odpowiada, właśnie niedawno rzuciłam pracę, aby podróżować po kraju i próbuję założyć bloga. Mam bloga, więc buduję swoją stronę internetową. Z tego powodu jestem bardzo zestresowana, a Brian nie wierzy, że mogłabym na tym zarabiać. Dlatego kłóciliśmy się cały ranek i nie wpuścił mnie do samochodu. Powiedział, że muszę się uspokoić, ale jestem stosunkowo spokojna, cały czas jestem po prostu w dołku. On naprawdę mnie stresuje. A to był ciężki poranek. Następnie Gabi zostaje poproszona o to, aby uspokoić się i poczekać w samochodzie policyjnym. Przez cały czas płacze i nie może złapać oddechu. Kiedy tłumaczy, co się dzieje, wyciera łzy i widać, że z trudem próbuje powstrzymać szloch. Policjant zostawia ją na chwilę samą i wraca do Briana. Brian pierwszy pyta, czy rozmawiałeś z moją narzeczoną? Na co policjant odpowiada, że tak, prosi go o opuszczenie auta i o to, aby opowiedział, co wydarzyło się rano. Więc Brian opowiada, tutaj cytat, Słuchaj, ona czasami się przejmuje i dlatego staram się od niej zdystansować. Więc zamknąłem samochód i odszedłem od niej. Chodzi o to, że ona stara się założyć stronę internetową, bloga i takie tam. Więc rano było wszystko w porządku, ale ona się zdenerwowała, bo pracowała, a mieliśmy pojechać dalej i kontynuować naszą podróż. W piątej minucie nagrania policjant pyta Briana, czy chciałby opowiedzieć, co wydarzyło się z jego twarzą, bo widać na niej zadrapania. Na co Brian odpowiada: Ona w ręku trzymała telefon komórkowy i wtedy zacząłem ją odpychać, bo chciała wziąć klucze. Powiedziałem: po prostu odetchnijmy i nigdzie nie odchodźmy. Uspokój się na chwilę. Ale ona się wtedy zdenerwowała. Próbowałem, wiem, nie powinienem był na nią naciskać. Próbowałem ją tylko odepchnąć, wiesz, cofnąć się, pooddychać, uspokoić się. Ale ona mnie nie słuchała. W sporządzonym raporcie policyjnym można przeczytać w żadnym momencie mojego śledztwa Gabriel nie przestawała płakać, ciężko oddychać, ani wycierać łez, wycierać nosa, lub pocierać kolan rękoma. Była roztrzęsiona. Obydwoje starali się załagodzić sytuację i uniknąć dalszych kroków. Gabriel starała się przekonać policjanta, że nic się nie stało. Dopiero kiedy on poprosił ją, aby wytłumaczyła, co się stało, powiedziała, jak wyglądało to naprawdę. Kiedy pracowała na laptopie, zaczęła się kłócić z Brianem. Partner zaczął się od niej dystansować, kiedy byli poza furgonetką zabrał kluczyki i dał do zrozumienia Gabi, że chce odjechać bez niej, więc próbowała wyszarpać mu klucze. Zgodnie z raportem policyjnym spoliczkowała chłopaka, a on w odpowiedzi odepchnął ją i złapał za twarz. Policja postanowiła od razu zamknąć sprawę bez prowadzenia dalszego postępowania i opisano w raporcie policyjnym, że kobieta przechodziła załamanie psychiczne, a nie, jak opisywał świadek, była ofiarą przemocy. W podsumowaniu można przeczytać istniały niewystarczające dowody, aby uzasadnić zarzuty karne. Mimo wszystko funkcjonariusze obawiali się tego, jak będzie wyglądać sytuacja między Brianem i Gabi, więc postanowili ich rozdzielić na noc. Zorganizowali dla Briana nocleg w motelu w Moab, a Gabi, zgodnie z ustaleniami, miała spać w Wanie. W trakcie podróży Brian przyznał w rozmowie z oficerami, że on i Gabi podróżowali od kilku miesięcy. Sytuacja między nimi stawała się coraz bardziej napięta. A jedną z jego największych obaw, jak powiedział, było to, że Gabi odjedzie bez niego, bo nie miał przy sobie telefonu. Funkcjonariusze rozdzielili Gabi i Briana, odprowadzili mężczyznę do motelu i upewnili się, że Gabi została w samochodzie. Kobieta poprosiła, aby przekazali Brianowi, że go kocha. I że ma nie zapomnieć ładowarki do telefonu. Nie pokrywało się to z tym, co Brian powiedział, bo wspomniał o tym, że nie miał przy sobie telefonu i dlatego bał się, że kiedy Gabi go zostawi, będzie całkowicie sam, zdany na siebie. Ale był to tylko jeden drobny element, i nawet jeśli ktoś to zauważył, to nie sprawdzono, czy Brian mówił prawdę i po co miałby kłamać. Ten incydent miał miejsce 12 sierpnia. Pięć dni później, czyli 17 sierpnia, Gabi i Brian ponownie się rozdzielili. Mężczyzna pojechał na lotnisko w Salt Lake City, Utah, i stamtąd poleciał na Florydę. Tak parę tygodni wcześniej ustalili i wszystko było zaplanowane. Brian miał wrócić na Florydę na parę dni, opróżnić magazyn, który on i Gabi wynajmowali, a następnie go zamknąć. Chcieli tym samym uniknąć dodatkowych kosztów i zaoszczędzić trochę pieniędzy. W tym czasie partnerka czekała na niego w Salt Lake City, w hotelu, który znajdował się przy lotnisku. Pod nieobecność Briana poświęciła czas na pracę i założyła kanał na YouTube, na którym 19 sierpnia, czyli dwa dni później, opublikowała pierwszy film. Jego opis brzmiał tak: Wycinek przygód z naszego vana. Po naszej pierwszej wycieczce małym, miskanym centrum zdecydowaliśmy, że chcemy podróżować na pełen etat, chcąc zmieścić wszystko w maleńkim bagażniku samochodu. Wydawaliśmy zbyt dużo pieniędzy na benzynę, jedzenie i Airbnb. Nie było nas na to stać. Szybko zdaliśmy sobie sprawę, że musimy wymyślić kolejne rozwiązanie, jeśli chcemy nadal podróżować i żyć jak nomadzi. Dlatego też ręcznie stworzyliśmy naszego małego vana, prostego Forda Transit z 2012 roku, wykorzystując przestrzeń o unikalnych wzorach i funkcjach. Chcieliśmy stworzyć przestrzeń do ekspresji artystycznej, jak i podróży. Dziękuję bardzo za oglądanie i mamy nadzieję, że dołączysz do naszej podróży, gdziekolwiek zabierze nas furgonetka. Na kanale Gabi i Briana nazwanym Nomadic Static pojawił się tylko jeden film. Trwa 8 minut i jest to vlog. Gabi nagrała urywki ze swojego życia. Na nagraniu widać, jak chodzi z Brianem po plaży, jak prowadzi furgonetkę, pokazuje, jak w środku został urządzony van i jak to wszystko działa. Miał to być początek przygody, ale o tym filmie zrobiło się głośno dopiero po wydarzeniach, które będą miały miejsce później wracając. 23 sierpnia, czyli parę dni później, Brian wrócił do Salt Lake City. Dołączył do Gabi w hotelu i para wymeldowała się 24 sierpnia, czyli dzień później. 25, Nicole Schmidt, czyli matka Gabi, rozmawiała z córką po raz ostatni. Wiedziała, że Gabi z Brianem planują skierować się w stronę Parku Narodowego Grand Teton i Yellowstone. Ten pierwszy park narodowy, czyli Grand Teton, Znajdował się już wcześniej na liście miejsc do odwiedzenia. Ten park znajduje się w Wyoming i kilkanaście kilometrów dalej znajduje się Yellowstone. Nicole będzie później wspominać w jednym z wywiadów, że Gabi brzmiała całkowicie normalnie. Nie było nic, co wzbudziłoby podejrzenia matki. Wydawała się podekscytowana swoim nowym kanałem na YouTubie. Tego samego dnia, czyli 25 sierpnia, po rozmowie z matką, Gabi wstawiła zdjęcie na Instagramie. Na zdjęciu widać jak trzyma małą dynię i pod zdjęciem jest podpis: Happy Halloween. Nie wiadomo dokładnie, co działo się tamtego dnia, a najbliższa relacja świadków pojawia się 27 sierpnia, dwa dni później. Tamtego dnia około godziny 14:00 Gabi i Brian jedli w restauracji Mary Piglet's, znajdującej się w Jackson Hall, Wyoming. Jackson Hall to dolina znajdująca się między pasmami górskimi i leży niedaleko Parku Narodowego. Więc Gabi i Brian kierowali się w stronę Parku Narodowego, o którym dziewczyna wspominała matce. Świadkowie bardzo dokładnie pamiętali, co działo się 27 sierpnia, bo para zwróciła na siebie uwagę. Brian miał pokłócić się w restauracji z kierownikiem, kelnerką i kucharką. Prawdopodobnie ta kłótnia dotyczyła pieniędzy. Świadkowie kojarzyli tylko tyle, że Brian mówił coś o rachunku. Miał pokłócić się z kierownikiem i wyjść z restauracji. Był jakiś problem z uregulowaniem rachunku, więc mężczyzna wracał tam aż cztery razy. Jego mowa ciała była agresywna, krzyczał tak, że wszyscy dookoła byli świadomi jego obecności i Gabi również wróciła do tej restauracji, ale miała zupełnie inną postawę. Była wycofana, przerażona i przepraszała za swojego partnera. Mniej więcej cztery godziny później, około godziny osiemnastej, para nagrywająca vlogi podróżnicze zauważyła furgonetkę Gabi i Briana. Biały Van został uchwycony na nagraniu przypadkiem. Dopiero później stał się istotnym dowodem w sprawie. Jen i Kyle Bethune nagrywali swoją podróż. Mieli wtedy kanał, który miał około 18 tysięcy subskrypcji, i jak będą później wspominać, zauważyli tę furgonetkę ze względu na to, że miała rejestrację z Florydy. Oni również byli z Florydy i chcieli się przywitać. Kiedy zbliżyli się do tego białego forda, zauważyli, że wszystkie światła były zgaszone. I nic nie wskazywało na to, że ktoś był w środku. Więc para, która uchwyciła to na nagraniu, nie zatrzymała się i pojechała dalej. Tego samego dnia, 27 sierpnia, Nicole Schmidt, matka Gabi, otrzymała od córki dziwnie brzmiący SMS. Wiadomość brzmiała: Cytuję: Czy możesz pomóc Stanowi? Mam bardzo dużo wiadomości na poczcie głosowej i mnóstwo nieodebranych połączeń. Nicole już wtedy wiedziała podświadomie, że coś jest nie tak ale była to jej intuicja. Gdzieś tam przeszło jej przez myśl, że to nie Gabi napisała tę wiadomość. Z pozoru wszystko się zgadzało, bo Stan był dziadkiem Gabi. I może potrzebował jej pomocy, więc zaczął do niej dzwonić, zostawił kilka wiadomości na poczcie głosowej. Ale problem był taki, że Gabi nigdy nie zwracała się do dziadka po imieniu. Dla niej zawsze był dziadkiem. I dlaczego miałaby prosić matkę o pomoc? Dlaczego nie mogłaby odebrać telefonu i porozmawiać z dziadkiem? Nicole próbowała dodzwonić się do córki, aby dowiedzieć się, co się dzieje, ale jej telefon był wyłączony. Od kiedy Gabi wyjechała, była przygotowana na to, że zdarzały się takie okresy, że córka nie mogła odebrać telefonu z powodu braku zasięgu. Ale kiedy dwa dni wcześniej z nią rozmawiała, mówiła, że będą niedaleko miasta, więc coś musiało się stać. Nicole po raz ostatni rozmawiała z córką przez telefon 25 sierpnia. Od tego czasu nie miała z nią kontaktu. Z każdą kolejną godziną, z każdym kolejnym dniem jej niepokój rósł i rodziły się w głowie kolejne czarne scenariusze. Bo przecież miała być niedaleko miasta. A nawet jeśli nie miała zasięgu, to po dniu czy dwóch oddzwoniłaby, dałaby znać, że wszystko w porządku. I jeszcze 27 sierpnia, po tym jak Nicole otrzymała niepokojącą wiadomość, stało się jasne, że Gabi przepadła. To, co działo się w kolejnych dniach, wiadomo na podstawie zeznań kilku świadków. Parę osób zeznało, że 26, 27 i 28 sierpnia widziano mężczyznę, który zachowywał się dziwnie. 27 sierpnia kobieta o imieniu Jessica przejeżdżała obok białego Wana. Kiedy była w pobliżu Parku Narodowego, kierowca pojazdu zatrzymał się. Wyglądało to tak, jakby nie wiedział gdzie się znajduje i dokąd ma jechać. Kiedy kobiecie udało się wyprzedzić Wana, zauważyła, że za kierownicą siedział Młody mężczyzna w wieku od 20 do 25 lat był sam. 29 sierpnia, czyli dwa dni później, kobieta podróżująca ze swoim chłopakiem w pobliżu Parku Narodowego zatrzymała się na poboczu, zauważyła mężczyznę samotnie podróżującego autostopem. A tutaj historia przedstawiona przez tę kobietę. Cytat. Podszedł do nas z prośbą o podwiezienie, ponieważ musiał jechać do Jackson, do którego jechaliśmy tej nocy. Powiedziałam, wskakuj. Więc skoczył na tył mojego jeepa i zaczęliśmy rozmawiać. Zanim wszedł do samochodu, zaoferował nam, że zapłaci jakieś 200 dolarów, żeby go podwieźć. 200 dolarów za 10 mil. Trochę to dziwne. Następnie powiedział nam, że od wielu dni biwakuje bez swojej narzeczonej. Powiedział, że ma narzeczoną i że ona pracuje nad ich stroną w mediach społecznościowych. W rozmowie wspomniałam, że jedziemy do Jackson. Wtedy się wystraszył. Powiedział, Nie, muszę natychmiast wysiąść. Wiesz, zatrzymaj się. Dlatego kobieta i ten mężczyzna, który z nią jechał, gwałtownie się zatrzymali i wysadzili Briana. Obydwoje mieli mieszane uczucia co do tego mężczyzny. Powiedział, że był od paru dni na kempingu. Nie miał okazji się wykąpać ani porządnie zjeść. Ale nie wyglądał na brudnego. Nie wyglądał tak, jakby przez parę dni nie brał prysznica, co od razu wydało się parze dziwne. Brian wysiadł z samochodu około godziny 18 i powiedział, że znajdzie kogoś, kto zawiezie go w inne miejsce. Inny kierowca, kobieta, zatrzymała się około godziny 18.20-18.30 i zgodziła się na podwiezienie Briana. Zgodnie ze znaniami tej kobiety, Brian był niechlujny, śmierdział i był roszczeniowy. Zapytał, czy podwiezie go do Jackson, i wtedy kobieta odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości, bo jedzie w przeciwnym kierunku, więc kompletnie się to nie opłacało. W końcu doszli do kompromisu i ustalili, że Brian wysiądzie w pobliżu kempingu. Podczas podróży mężczyzna wspomniał, że on i jego narzeczona mieszkają w furgonetce. Opowiedział o tym, jak podróżują po kraju i opowiadają o swoich wycieczkach. Przedstawił dokładnie taką samą wersję wydarzeń, jak parę godzin wcześniej. Czyli powiedział, że on podróżuje, zostawił swoją narzeczoną samą, a ona pracuje w furgonetce. Podczas drugiej podróży Brian zaproponował, że zapłaci 200 dolarów za krótką przejażdżkę. Tak samo jak parze, z którą podróżował wcześniej, kobiecie wydało się to dziwne. Oprócz tego nie zrobił ani nie powiedział nic, co wzbudziłoby jej podejrzenia. Według niej wyglądał jak młody autostopowicz, który wędrował po parku. Nie było w nim nic nadzwyczajnego. Dopiero kiedy zbliżyli się do kempingu, na terenie którego miał rozstać się z kierowcą, zaczął się dziwnie zachowywać. Kobieta zaproponowała, że podwiezie go trochę dalej, tak aby uniknąć kilkukilometrowej wędrówki. Ale Brian nie wiedzieć czemu zdenerwował się i zaczął powtarzać: Nie, 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 nie proszę mi dać wysiąść, ja muszę wysiąść teraz. I zanim kobieta zdążyła się zatrzymać, wstał z fotela, otworzył drzwi i wyskoczył. Wtedy uznała jego zachowanie za mało taktowne, ale wzruszyła ramionami. Uznała, że pewnie chce, aby dziewczyna myślała, że przeszedł te kilka kilometrów sam. Minął dzień i 30 sierpnia, dzień po tym jak Brian podróżował autostopem. Matka Gabi, Nicole, otrzymała kolejną wiadomość. Była bardzo krótka. Brzmiała: "Nie ma zasięgu w Yosemite". Chodziło o park narodowy, do którego ona i jej chłopak mieli pojechać. Park leży w Kalifornii, co oznacza, że para musiała przejechać w ciągu paru dni kilkaset kilometrów z Wyoming do Kalifornii. Chociaż ten SMS miał uspokoić Nicole, wzbudził tylko jeszcze więcej podejrzeń, bo miała w głowie coraz więcej pytań i obaw. Jeśli Gabi na chwilę odzyskała zasięg i wysłała SMS-a, to dlaczego nie napisała czegoś więcej? Dlaczego nie dawała znaku życia, wiedząc, jak bardzo jej rodzina się o nią martwi? I dlaczego ponownie wyłączyła telefon zaraz po tym, jak wysłała wiadomość? Telefon Gabi został włączony dzień lub dwa później, czyli 31 sierpnia lub 1 września. Zostały wtedy odsłuchane wiadomości na poczcie głosowej oraz odczytane smsy. W tym czasie Brian podróżował białym vanem należącym do Gabi sam. 1 września wrócił do domu, w którym mieszkał wcześniej z rodzicami, tego znajdującego się w mieście Northport na Florydzie. Podczas podróży 31 sierpnia i dzień później Brian użył karty debetowej należącej do Gabi, bez jej zezwolenia. W ciągu kilku kolejnych dni parę sms zostało wysłanych z telefonu Briana i z telefonu Gabi. Wiadomości brzmiały tak, jakby nic się nie stało. Gabi pisała wszystko u mnie w porządku, a u ciebie. Brian pisał, że wszystko w porządku, więc pozostaje pytanie, co się stało, bo Gabi nadal nie było. Nie nawiązała kontaktu z rodzicami i partnerem. Pojechał nie wiedzieć czemu jej wanem do domu i nie poinformował rodziców partnerki o tym, co się stało. Kiedy Nicole dowiedziała się o tym, że Brian wrócił na Florydę bez Gabi, zdenerwowała się. Usiłowała skontaktować się z mężczyzną i jego rodzicami. Pisała, dzwoniła. Ale Brian unikał kontaktu. 6 września Brian pojechał wraz z rodzicami na kemping. Spędzili noc z 6 na 7 września. Na polu namiotowym, które znajdowało się około 120 km od ich domu. Rodzice Gabi byli coraz bardziej zaniepokojeni. Dlaczego Brian unikał kontaktu? Czy coś ukrywał? I dlaczego tak nagle pojechał z rodzicami na kemping? Mijały kolejne dni, a po Gabi nie było nawet śladu. Na jej Instagramie nie pojawiały się nowe zdjęcia, nie kontaktowała się z rodziną, jej telefon był wyłączony. I ostatnia osoba, która ją widziała, czyli Brian. Nie chciała powiedzieć, co się stało. Nicole po raz ostatni rozmawiała z córką 25 sierpnia, a 11 września, czyli ponad dwa tygodnie później, zgłosiła jej zaginięcie na policję. Pojawiły się problemy logistyczne, bo jednostki z różnych stanów musiały ze sobą współpracować. Zaginięcie Gabi Petito zostało zgłoszone w Nowym Jorku. Brian znajdował się na Florydzie, a Gabi po raz ostatni była widziana w Wyoming, niedaleko Idaho. Jeszcze tego samego dnia, czyli 11 września, policji udało się namierzyć Białego wana. Tak jak twierdzili rodzice zaginionej kobiety, jeździł nim Brian. Nicole powiedziała, że przeczuwa, że Gabi stało się coś złego. Wiedziała o każdym miejscu, gdzie córka miała zatrzymać się z Brianem. Dostawała na bieżąco zdjęcia, wiadomości i nagle po 25 sierpnia kontakt się urwał. Matka Gabi nie wskazywała na to, że Brian mógł coś zrobić jej córce. Podejrzewała, że mogli się pokłócić, Brian mógł ją zostawić, odjechać jej samochodem, a ona mogła zostać gdzieś na pustyni, w Parku Narodowym i mogła potrzebować pomocy. Stało się jasne, że ostatnią osobą, która widziała Gabi, był Brian, więc to do niego zwrócili się funkcjonariusze w pierwszej kolejności. Kiedy tego samego dnia, 11 września, zapukali do jego drzwi, otworzyli im rodzice, powiedzieli, że Brian nie będzie rozmawiał bez prawnika wręczyli policjantom jego numer i na tym skończyła się jego współpraca. I o ile zatrudnienie prawnika nie jest czymś rzadko spotykanym, bo każde słowo mogło zostać wykorzystane przeciwko podejrzanemu, o tyle brak reakcji ze strony Briana, brak chęci do dołączenia do poszukiwań, był dla funkcjonariuszy bardzo zastanawiający. Nie znaleziono żadnych dowodów przeciwko niemu na początkowych etapach poszukiwań, więc mógł się przemieszczać bez trudu. 13 września, dwa dni po tym jak zaginięcie Gabi zostało zgłoszone, wyjechał. Odjechał Mustangiem, samochodem zarejestrowanym na swoje nazwisko. Miał być przez ten czas obserwowany przez policję, ale śledczy go zgubili. 14 września rodzice Gabi wystosowali oficjalny list do rodziców Briana. Był on skierowany też do bohatera tego podcastu. Brzmiał on tak: Piszemy ten list, aby poprosić Was o pomoc w odnalezieniu naszej pięknej córki. Rozumiemy, że przechodzicie przez trudny okres, a wasz instynkt względem ochrony syna jest silny. Mimo wszystko prosimy o pomoc. Uważamy, że znacie miejsce, w którym Brian porzucił Gabi. Błagamy, abyście nam powiedzieli. Jako rodzice, jak mogliście pozwolić nam przejść przez ten ból i nam nie pomóc? Jako rodzice, jak mogliście narazić na to siostry i braci Gabi? Wszystkie pytania dotyczące zaginięcia bohaterki tego podcastu? Były zadawane adwokatowi Briana. Na żadne pytanie nie uzyskano odpowiedzi, więc rodzina chciała zadziałać w inny sposób. Zaczęto nagłaśniać tę sprawę i zyskała ona ogromny rozgłos. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też w Europie. Śledczy ujawnili, że była tylko jedna osoba z rodziny Londry, która pracowała z organami ścigania. Była to Cassie, czyli siostra Briana. Podczas rozmowy ze śledczymi kobieta powiedziała tutaj cytat. To bardzo tajemnicza sytuacja. Nie rozumiemy dlaczego tak robi. Wszyscy zakładają najgorsze i myślą, że to on jest winny. Ale nie chcę w to wierzyć. Chcę wierzyć, że ona potrzebuje pomocy. I dlatego wszyscy musimy jej szukać. Rodzice Gabi udzielili w tamtym okresie wielu wywiadów. W jednym z nich Nicole ujawniła, że Roberta, czyli matka Briana, zawsze traktowała Gabi jak córkę. Podobny kontakt z kobietą miał jej przyszły teść. I chociaż wiele wskazywało na to, że Gabi i Brian są w sobie zakochani i planują ślub, po paru miesiącach zerwali zaręczynę. Według Nicole była to kwestia tego, że poczuli, że to za wcześnie, że nie czuli się wystarczająco dojrzali, byli za młodzi i chcieli trochę poczekać. 14 września policja uzyskała nakaz przeszukania skonfiskowano wtedy wana Gabi, zewnętrzny dysk twardy i samochód należący do państwa Londry. Dom Roberty i Christophera, czyli rodziców Briana, został oznaczony jako miejsce zbrodni. Policja chciała zebrać wszystkie maile, smsy, sprawdzić historię wyszukiwania i zrobić wszystko, aby ustalić, co stało się z Gabi. 15 września, czyli dzień później, policja zauważyła, że Brian wrócił do domu. Tego samego dnia adwokat mężczyzny wydał oświadczenie. Wiele osób zastanawia się, dlaczego pan Laundrie nie złożył oświadczenia wcześniej ani nie rozmawiał z organami ścigania w obliczu zaginięcia pani Petito. Z mojego doświadczenia wynika, że partnerzy są często pierwszą osobą, na której organy ścigania skupiają swoją uwagę w takich przypadkach. A oskarżenie, że każde złożone oświadczenie zostanie użyte przeciwko tobie, jest prawdziwe, niezależnie od tego, czy mój klient miał coś wspólnego z panią Petito, czy nie. Zostałem poinformowany przez policję na Florydzie, że Briana Londry traktuje się jako osobę podejrzaną. To tylko formalność i nie zmienia to okoliczności. Pan Londry nadal jest w centrum uwagi organów ścigania i nadal nie będzie udzielać żadnych komentarzy. 15 września policja ujawniła podczas konferencji prasowej, że znana jest lokalizacja Briana Londry, ale już dwa dni później, 17 września, stało się jasne, że policja była w błędzie, bo tego dnia rodzina Briana zgłosiła jego zaginięcie. Okazało się wtedy, że to Roberta Londry. Czyli matka Briana, wróciła do Northport. Nie jest syn. A policja pomyliła go z jego matką. Podczas zgłaszania zaginięcia jego rodzice powiedzieli, że nie widzieli go od 13 września, czyli od momentu, kiedy wyjechał. Dzień później rozpoczęły się poszukiwania na ogromną skalę. Tym razem szukano nie tylko Gabi, ale i jej partnera. Sprawdzano tereny rezerwatów i parków znajdujących się na Florydzie. Bo zarówno znajomi, jak i rodzina wskazywali, że jeśli Brian miałby gdzieś wyjechać, to właśnie tam. Potrafił sobie radzić w trudnych warunkach. Przez wiele dni, a nawet tygodni, mógł spać w lesie. 19 września znaleziono szczątki młodej kobiety. Znajdowały się one w pobliżu Parku Narodowego, gdzie Gabi Petito była widziana po raz ostatni. Badania potwierdziły, że były to szczątki Gabi Petito. Sekcja zwłok wykazała, że Gabi została uderzona tępym przedmiotem w głowę i szyję. Ale nie było to przyczyną śmierci. Kobieta zmarła na skutek uduszenia. Miało to miejsce od 3 do 4 tygodni przed odnalezieniem ciała, czyli pod koniec sierpnia. 23 września sąd okręgowy wydał nakaz aresztowania Briana. Miało to związek z nieuprawnionym użyciem karty debetowej należącej do Gabi. Mężczyzna zapadł się pod ziemię. Tym razem to jego rodzina występowała w telewizji i prosiła o to, aby wrócił do domu. 5 września jego siostra, Cassie, wypowiedziała się w programie telewizyjnym. Powiedziała, że nie ma pojęcia, co się stało z Gabi. Wyznała, że martwi się o niego i ma nadzieję, że nic mu nie jest. Zwróciła się do niego i powiedziała, aby wrócił do domu. Tutaj cytat: Jeśli miałabym coś powiedzieć mojemu bratu, to to, żeby po prostu wrócił i wyciągnął nas z tego okropnego bałaganu. W październiku do grup poszukiwawczych, składających się w większości z wolontariuszy, dołączyli rodzice Briana. Nadal skupiano się na rezerwatach na terenie Florydy. 20 października, czyli ponad miesiąc po tym, jak zostało zgłoszone zaginięcie Briana, zostały odnalezione jego szczątki. Znaleziono je na terenie rezerwatu wskazanego przez jego bliskich. Wcześniej ten obszar został przeszukany, ale nie znaleziono wtedy niczego z powodu powodzi. Potwierdzono, że były to szczątki Briana na podstawie dokumentacji dentystycznej, a w listopadzie 2021 roku ujawniono, że mężczyzna zmarł w wyniku postrzału. Sekcja zwłok wykazała, że odebrał sobie życie. Na miejscu zdarzenia tuż obok plecaka leżał notatnik, a obok niego rewolwer. Po przeanalizowaniu wiadomości wysyłanych z telefonu Briana, jak i z telefonu Gabi, śledczy doszli do wniosku, że Brian wysyłał te wiadomości sam do siebie. Chciał w ten sposób zmylić organy ścigania. Miał udawać, że Gabi żyje i że wszystko z nią w porządku. W styczniu 2022 roku Brian został oficjalnie obwiniony za śmierć Gabi. Zamknięto śledztwo i napisano w raporcie tak: Dochodzenie nie wykazało udziału żadnych innych osób poza Brianem Londry, bezpośrednio zaangażowanym w zabójstwo Gabi Petito. Głównym celem FBI było wymierzenie sprawiedliwości dla Gabi i jej rodziny. Parę miesięcy później treść notatnika, znalezionego w pobliżu ciała Briana Londry, została ujawniona. Brian przed śmiercią spisał swoją wersję wydarzeń, z tym, że nie była ona prawdziwa. Ale posłuchajcie, jak brzmiała. Gabi, chciałbym być po twojej stronie, chciałbym móc teraz z tobą rozmawiać. Przeglądałbym każde wspomnienie, które stworzyliśmy, jeszcze bardziej podekscytowany przyszłością. Nie mogę żyć bez ciebie. Straciłem każdy dzień, który mogliśmy spędzić razem, każde święto. Nigdy już nie będę chodzić na wędrówki. Kochałem cię bardziej niż cokolwiek w moim życiu. Nie mogę patrzeć na nasze zdjęcia, wspominając te dobre czasy, bo dlatego nie mogę iść dalej. Kiedy zamknę oczy, myślę o leżeniu na dachu furgonetki i zasypianiu na widok deszczu meteorytów. Zawsze będę cię kochał. Gdybyś czytał dziennik Gabs, oglądał zdjęcia z naszego wspólnego życia, przerzucał stare karty, wiedząc, że codziennie budzisz się bez niej, nie chciałbyś się obudzić. Przepraszam wszystkich, że to wypłynie. Gabi była miłością mojego życia. Wiem, że jest uwielbiana przez wielu. Bardzo mi szkoda jej rodziny, bo naprawdę ich kocham. Jej młodsze rodzeństwo to moi najlepsi przyjaciele. Przepraszam moją rodzinę. To dla nich szok, ale też smutek. Kochali ją tak samo jak mnie, o ile nie bardziej. Proszę, nie utrudniajcie im tego. Wydarzyła się ogromna tragedia. Byliśmy z powrotem w naszym samochodzie. Zrobiło się ciemno. Zbyt ciemno, aby cokolwiek zobaczyć. Usłyszałem plusk i krzyk. Ledwo widziałem. Przez chwilę nie mogłem jej znaleźć. Wykrzyknąłem jej imię. Zauważyłem, że ciężko oddycha. Sapie moje imię. Była lodowata. Właśnie przyjechaliśmy z parków narodowych Wiuta. Temperatura spadła do zera, a ona była mokra. Zaniosłem ją najdalej jak mogłem w dół strumienia, w kierunku samochodu, potykając się w szoku. Moje kolana ugięły się, i wiedziałem, że nie mogę jej bezpiecznie unieść. Rozpaliłem ogień i nakarmiłem ją łyżką. Była taka chuda, zmarznięta. Nie miałem pojęcia, jak daleko może być nasz samochód. Wiedziałem tylko, że jest po drugiej stronie potoku. Kiedy wyciągnąłem Gabi z wody, nie mogła mi powiedzieć, co dokładnie ją boli miała mały guzek na czole który w końcu się powiększył bolały ją stopy bolał ją nadgarstek marzła trzęsła się i wydawała z siebie jęki bólu dyszała i prosiła o zakończenie tego bólu zasypiała a ja potrząsnąłem nią bojąc się że nie powinna zamykać oczu w razie gdyby miała wstrząs mózgu budziła się z bólu rozpoczynając cały bolesny cykl ponownie wściekła się że to ja ją obudziłem nie pozwoliła mi przekroczyć strumienia Myślała tak jak ja, że ten ogień zgaśnie podczas jej snu i zamarznie na śmierć. Nie znam rozmiarów obrażeń Gabi. Wiem tylko tyle, że bardzo cierpiała. Że tego chciała. Skończyłem jej życie, myśląc, że działam w miłosierdziu. Teraz widzę te wszystkie błędy, które popełniłem. Spanikowałem, byłem w szoku. Od chwili, kiedy zdecydowałem się pozbawić ją bólu, wiedziałem, że nie mogę bez niej żyć. Pośpieszyłem do domu, aby spędzić czas z rodziną. Chciałem jechać na północ i pozwolić Jamesowi lub TJowi mnie zabić, ale nie chciałbym, aby spędzili całe swoje życie w więzieniu z powodu mojego błędu, chociaż jestem pewien, żeby chcieli. Kończę życie nie ze strachu przed karą, ale raczej dlatego, że nie mogę znieść kolejnego dnia bez niej. Straciłem całą wspólną przyszłość, każdą chwilę, którą mogliśmy pielęgnować. Przepraszam wszystkich. Proszę nie utrudniać życia mojej rodzinie. Stracili syna i córkę. Najwspanialsza dziewczyna na świecie Gabi. Przepraszam. Zabije się nad tym strumieniem, w nadziei, że zwierzęta mnie rozszarpią, aby uszczęśliwić część jej rodziny. Proszę, zabierzcie wszystkie moje rzeczy. Gabi nienawidziła ludzi, którzy śmiecą. Koniec cytatu. Chociaż Brian twierdził, że zrobił to z litości i odbierając życie swojej dziewczynie, działał miłosiernie, to eksperci są co do jednego zgodni. Brian nie chciał przyznać się do tego, co zrobił. Próbował znaleźć usprawiedliwienie. Chciał przedstawić sytuację tak, jakby to on jej pomógł, jakby to ona cierpiała, a on wyświadczał jej przysługę. Nie wiadomo nawet, czy faktycznie upadła, tak jak twierdził Brian. Obrażenia nie pasują do przedstawionej przez niego wersji wydarzeń. Sekcja zwłok wykazała, że została uderzona tępym przedmiotem, nie że upadła. Niezależnie od tego, co dokładnie się stało, jedno jest pewne. Brian udusił Gabi, to on odebrał jej życie. Więc nie było wątpliwości co do jego winy. Było wielu ekspertów, którzy po jego śmierci starali się wytłumaczyć jego postępowanie. Według znanego profilera, pracującego między innymi nad sprawą Green River Killer, Brian miał narcystyczne zaburzenia osobowości oraz zaburzenia socjopatyczne. Nie jest to oficjalny raport ani oficjalne badania, jest to jedynie opinia jednego z ekspertów. Także nie można traktować tego zbyt poważnie. Sprawa oficjalnie jest uznawana za rozwiązaną, bo znaleziono ofiarę oraz sprawcę. Tylko dwie osoby wiedziały, co wydarzyło się naprawdę i obie nie żyją. Mniej więcej w czasie, kiedy ujawniono treść notatnika, rodzice Gabi pozwali rodziców Briana. Według Josefa i Nicole rodzice mężczyzny wiedzieli o wszystkim, co się stało. Próbowali ukryć syna, tuszować dowody, przez co powinno się przeprowadzić badanie pod kątem utrudniania śledztwa. Trwają przygotowania do procesu, który będzie miał miejsce na Florydzie, nie została jeszcze wyznaczona data, a rodzice nie chcą publicznie komentować tej sprawy do momentu ogłoszenia wyroku. To jest sprawa Gabi, ale wydarzyło się coś jeszcze. Podczas poszukiwań tej kobiety, o której mówił cały świat, znaleziono dziewięć innych ciał. Z różnych powodów historie tych osób były mniej nagłośnione to jest temat na inny podcast. Chciałabym pokrótce wspomnieć o tych osobach, które zostały odnalezione za sprawą poszukiwań Gabi Petito. Pierwsza sprawa miała miejsce w Utah. Dotyczyła dwóch kobiet: 24-letniej Kylen Schultz oraz jej żony, 38-letniej Crystal Turner. Kobiety zostały zastrzelone w pobliżu Moab w górach. Ciała tych dwóch kobiet znaleziono przed odnalezieniem szczątek Gabi. Dlatego zaczęto spekulować, że te dwie sprawy były ze sobą połączone. I na przykład te trzy kobiety zginęły z rąk seryjnego mordercy. Ciała Kylen i Crystal zostały znalezione w pobliżu Moab, czyli tego miasta, w którym zgłoszono kłótnie między Brianem i Gabi. I co ciekawe, były pewne połączenia, ponieważ Kylen, czyli jedna z tych kobiet, pracowała jako kasjerka w sklepie, pod którym doszło do szarpaniny. Ale to taki szczegół. Ta sprawa była też podobna pod tym względem, że kobiety nagle przestały się kontaktować z bliskimi. Więc przyjaciel mieszkający w pobliżu wybrał się na kemping. Wtedy odkrył ciała. Sekcja zwłok wykazała, że kobiety zostały postrzelone. Parę dni wcześniej zgłosiły swoim bliskim, że jakiś mężczyzna znajduje się w pobliżu i dziwnie się zachowuje. W maju 2022 roku, czyli całkiem niedawno, policja ogłosiła, że znaleziono podejrzanego. Krótko po tym ten podejrzany, Adam Pinkusiewicz, Polak, odebrał sobie życie. Oficjalnie ta sprawa nie jest rozwiązana. Kolejna historia miała miejsce w Alabamie. Policja otrzymała wskazówkę, że Brian mógł wyjechać do Alabamy. Podczas poszukiwań na tyłach Walmartu, czyli sklepu, w śmietniku znaleziono ciało bezdomnego mężczyzny. Następnie, pod koniec września, odkryto w Wyoming kolejne ciało. Było to ciało Roberta Boba Loweriego, mieszkającego w Houston w Teksasie. Mężczyzna zmarł w wyniku rany postrzałowej w głowę. Prawdopodobnie sam odebrał sobie życie. W październiku, w parku narodowym Teton, czyli w tym parku, w którym odnaleziono ciało Gabi, odkryto ciało kolejnej osoby. Były to zwłoki Jareda Henry. Kolejne ciało zostało znalezione w Kalifornii. Rozwiązano wtedy sprawę zaginięcia trzydziestoletniej Lauren Cho. Kobieta była widziana po raz ostatni pod koniec czerwca, w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu. Jej szczątki zostały zlokalizowane na terenie pustyni i ustalono, że było to zabójstwo. Następnie w Karolinie Północnej odnaleziono ciało 33-letniego Joshua Calderona. Śmierć nastąpiła w wyniku zabójstwa. Na temat tych spraw wiadomo niewiele. Można dotrzeć do większej ilości informacji w przypadku kolejnej sprawy. Bo kiedy w Vermont odnaleziono ciało 22-letniej Emily Ferlazzo, podejrzenia skierowano w stronę jej męża, z którym rok wcześniej wzięła ślub. Joseph i Emily mieli świętować pierwszą rocznicę ślubu. Tak samo jak Brian i Gabi spali w wanie, wyremontowanym przez siebie i przemienionym na miejsce do spania. Podczas podróży miało dojść do kłótni. Emily miała wysiąść, a jej mąż odjechać. Ale już po paru dniach ujawniono, że to mąż ją zabił i poćwiartował w wanie. Szczątki kolejnej osoby, 55-letniej Sary Bayard, zostały znalezione w pobliżu autostrady. W hrabstwie El Paso w stanie Colorado. Zostały znalezione w miejscu, w którym parę tygodni wcześniej Gabi i Brian robili sobie zdjęcia, które następnie wstawiali na Instagrama. Kolejna sprawa dotyczy 19-letniej Mi Marcano. Po raz ostatni była widziana na terenie kompleksu, w którym mieszkała. O jej śmierci był podejrzany mężczyzna o imieniu i nazwisku Armando Caballero. Pracował na terenie kompleksu jako konserwator. Śledczy podejrzewali, że mężczyzna zdobył klucze do mieszkania kobiety i włamał się, a następnie ją zabił. Nie udało się dojść do tego, jak naprawdę to wyglądało, ponieważ pod koniec września znaleziono ciało mężczyzny. Odebrał sobie życie. Ciało mi markano zostało znalezione tydzień później, w październiku. Zostało znalezione w pobliżu kompleksu, na terenie lasu. Usta, ręce i nogi zostały sklejone taśmą. Na temat tej sprawy wiadomo niewiele. Komentowano ją odnosząc się do sprawy Gabi Petito. Kobiety były w podobnej sytuacji, bo obie zaginęły, obie były młode, a z jakiegoś powodu sprawa Gabi zyskała światowy rozgłos. Władze nie szukały mi Markano. Przez to rodzina czuła, że sprawa mi została zamieciona pod dywan. Tyle wiadomo na temat ciał, które zostały odkryte, ale mogło być ich więcej. I gdyby nie sprawa Gabi, te ciała nie zostałyby odkryte lub zostałyby znalezione dopiero po wielu miesiącach. I rodzi się pytanie, dlaczego. Niektórzy spekulują, że była to kwestia tego, że Gabi była influencerką, że była znana. Pojawiło się wiele krytycznych opinii skierowanych w stronę funkcjonariuszy, wezwanych podczas kłótni Gabi i Briana. Niektórzy twierdzą, że mogli w jakiś sposób zareagować, zapobiec tej tragedii, ale to już kwestia do dyskusji. Sprawa Gabi jest bardzo znana, ale zdecydowałam się nagrać o niej podcast dopiero, kiedy pojawiły się wszystkie informacje. Kiedy pojawiła się treść notatnika Briana. Także myślę, że teraz mamy pełny przekrój historii, chociaż pewne kwestie i tak będą niedopowiedziane. Jeśli chodzi o pozew przeciwko rodzicom Briana, to nadal sprawa jest w toku i nie ma żadnych nowych informacji. Jestem ciekawa, czy słyszeliście o tej sprawie, bo było o niej bardzo głośno. Jeszcze we wrześniu, kiedy trwały poszukiwania. Jestem ciekawa, co myślicie o tej sprawie, czy dowiedzieliście się kilku nowych informacji. Także zachęcam do dyskusji, do podzielenia się swoim zdaniem, bo po to są te podcasty i po to jest ten kanał. Jeśli ktoś nie subskrybuje tego kanału, to zachęcam. Możecie zostawić łapkę w górę czy komentarz, to wspiera ten kanał. Jeśli macie swoje propozycje dotyczące spraw, jakie miałyby zostać opracowane, to zachęcam, aby podzielić się z nimi w komentarzu lub wysłać je na adres mailowy. Adres znajduje się w opisie. A tymczasem życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się i do usłyszenia przy okazji kolejnego podcastu.